Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Let's Play Mass Effect 2. Podobno zabiliście miażdży paszcze. Niezwykłe. O, chcesz ze mną porozmawiać? A ciebie już głaskałam. Waruj. Ciebie już głaskałam. Witaj, urdnocie gruncie. Nazywam się Racz. Wraz ze swoim krantem znajdziesz w moim sklepie wiele przydatnych przedmiotów. Moim wodzem w boju jest ten człowiek. Mów do niej, nie do mnie. Oczywiście. Niewiele mam towarów dla ludzi, ale rozejrzyj się, jeśli chcesz. Pójdę już. Jak sobie chcesz. Tak, powiem wam, co będziemy w tym odcinku robić, a raczej sesji odcinkowej. Będziemy... No, robić misję z lojalnościową od Mordina, czyli szukać jego ucznia, tak to było? Tak, ucznia Mordina. Tak przy okazji, jak już jesteśmy na tej tuczance, to zrobimy to zadanie z nim. No i zobaczymy, ile to będzie trwało. Przy okazji... Nie wiem, gdzie znaleźć ten kolektor spalin, więc jeżeli przy okazji ją znajdziemy na tej misji, no to będzie fajnie, jak nie, no to oleję to, bo w sumie nie wiem, co mogę potem jeszcze zrobić. Obstaw wynik jakiejś walki, człowieku. Nie pożałujesz. Czego chcesz, człowieku? Wrek kazał mi być miłym, ale nie mówił, że będziesz ze mną gadać. Szukamy Salarianina. Szukam Salarianina. Schwytała go krwawa horda. Ostatnio widziano go w tej okolicy. Słyszałem o tym Salarianinie, biedak. Jeśli zwinęła go krwawa horda, to mają go teraz Werlokowie. Wysłałem tam jednego z moich zwiadowców, ale nie wrócił. Chyba go dorwali. Wódz kazał ci dać jedną z naszych ciężarówek. Jedź drogą do bazy Werloka. O ile nie zabraknie ci Bigla do walki z nim i krwawą hordą. Czyli dają nam pojazd. Nieźle. Co możesz mi powiedzieć o bazie klanu Werloków? Ostatnio słyszałem, że zabunkrowali się w starym szpitalu. Sam tego jednak nie widziałem. Widywałem Werloków tylko z dużej odległości. Gdybym był bliżej, strzelałbym do nich. Jak się tam dostaniesz, weź za sobą dużą spluwę. W bazie Werloków roi się od żołdaków krwawej hordy. Tak, mamy dużo dużych spluw. Nie brzmi to jak dobre miejsce do obrony. Dlaczego tam siedzą? Każdy szpital na Tuczance musi być dość solidny, aby znieść wizytę bandy rozszalałych Krogan. Okej. Straciłeś głos. Nie zawsze dochodzi do właściwego przeniesienia wyższych procesów myślowych. Nazywają to krwawym szałem. Nice. Jakieś pomysły, co mogą robić z tym Salarianinem? Zakładam, że chcą go torturować. Nie zabiera się kogoś do domu tylko po to, żeby go zabić. Robi się przy tym straszny bałagan. Może wkurzył krwawą hordę i zabrali go tam na specjalną kurację. Wisi mi, co z nim zrobią. Na Tuczance będzie o jednego obcego mniej. Mam wrażenie, że nie przepadasz za obcymi. No już się tak nie bigluj. Zorientowałabyś się, gdybym miał cię zabić. Wrex uważa, że powinniśmy zjednoczyć Krogan, ale ja sądzę, że wtrącający się przybysze mogą nam to utrudnić. Ale to nie ja decyduję. Jaką reputacją cieszy się klan Werloków? Jakie ma związki z krwawą hordą? Twarde z nich bydlaki. I nie takie przyjazne jak my. Kojarzysz krwawą hordę? To gang najemników założony przez klan Werloków. Jeden z niewielu gangów, działających również poza tą planetą. To fanatycy, całkowicie oddani Werlokowi Guldowi. Cokolwiek zrobili z tym twoim Salarianinem, stoi za tym Guld. Dlaczego Guld jest taki wyjątkowy? Ma dwoje dzieci, w tym córkę. Niektórzy twierdzą, że to uśmiech przeznaczenia. Ale nie ja. Mój kuzyn wygrał 20 kolejnych partii w Kwazara. Cholerny farciarz.
Mógłbym go poprosić o pożyczkę, ale żeby od razu przysięgać mu wierność, to zwykły fart. Z Guldem jest tak samo. Mhm. Czyli dlatego, że ma dwoje dzieci, to jest kimś wyjątkowym. Super. Przecież do Krwawej Hordy należą też niekroganie. Choćby worcze. Ha, worcze? Od warenów różnią się tylko tym, że potrafią używać broni i rzadziej robią pod siebie. W Krwawej Hordzie liczą się tylko kroganie. Cała reszta to mięso armatnie. Okej, no to bierzemy pojazd i zmywamy się. Nice. Jaki masz wygląd? O! Taki bardziej czarno-pomarańczowy. No, ładny. Nabierasz kolorków w grunt. Dobrze, Mordina musimy wziąć. Ja chcę Garusa. Dlaczego nie mogę więcej zabierać? To nie fair. Co ja tu mam? Karabin, pistolet maszynowy, działko i miotacz cząsteczek. Ten miotacz cząsteczek może mi się przydać. Tak mi się wydaje. Więc nie będę tego zmieniać. Coś jak Mako. Przepraszam, chyba mi się przerwało nagrywanie przez przypadek, nie wiem czemu. Znowu ten komputer mi szaleje. Muszę zrobić format. Lekarstwo na wszystko. Dobra, gdzie my jesteśmy? Mam nadzieję, że niczego ważnego nie pominęłam. Mieliśmy po drodze na jakiejś misji znaleźć ten cały... Jak tam było, Jezus. Moja pamięć to jest straszne. Co to jest? Aha, ten kolektor spalin, dobra. To... A to jest? Aha, zwiadowcy ultnotów mam szukać. No okej. Okay. Dlaczego ty masz wyciągniętą broń, kobieto? Wszyscy wrogowie załatwieni! Aha, szafka z bronią. Na co mi to tutaj? Na razie nikogo nie widzę. Wow! Przed nami kłopoty! No widzę, teraz już widzę. Mordin. Strzelaj czymś fajnym. Nic zlikwidowany! Zaraz, czemu... Co ty używasz? Aha, karabin, dobrze. Tak mało? Wow! Mordin, zamrażaj to coś. Ups. Leci kolejne, nie wiadomo co. Cel zabity!
Aha, spalił się. Popiół. Wow! Bombardier krwawej hordy, okej. Okay. Bombardierze dostaniesz z... Nie wiem, co się zwało. A, odkształcam. Auć. Coś słabi przeciwnicy tutaj są. Albo to dlatego, że to początek. O, wiedziałam, że tu coś wypełznie. Hello, dzień dobry. Chyba. Tak wyglądają podobnie, ale nie widzę zbyt dokładnie z takiej odległości. No pokaż się. Widziałam cię tam. O, ty to jesteś kroganinem. O, ciebie jeszcze rozpoznaję. To załatwi sprawę. No. Kites majonez. Zbliża się. Wow. Spróbuj męskiej broni. Łatwopalne, zapalające. Jak zwał, tak zwał. Nieważne. No, tego trzeba się pozbyć. Nie mamy nic, nie mamy nic. O nie. Po Iryt. Dobrze. Aaaa! Moment. Jednego mniej! Garbus, posuń się. Posuń się. Posuń się. No ten to wygląda paskudnie. Jakby miał jakiś... Nie wiem, jetpack na sobie. Dobra, odklej się od tej ściany. Widzę cię. No. A, wiedziałam, że się pojawi. Ja tu dobrze wiem, po co są te osłony. Tak jest. Ha! Pięknie go rozwalił.